Do dzisiaj nie wiemy, ile osób przez nią cierpiało. Do dzisiaj nie wiemy, ile osób złamała. Do dzisiaj nie wiemy, ile osób przez nią zginęło. Krwawa Luna. I to jej będzie poświęcony dzisiejszy program. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan redaktor Tadeusz Puwański, prezes Fundacji Łączka i redaktor naczelny magazynu historycznego Nasza Historia. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowni państwo, PCH24 zachowuje parytety. W naszym cyklu Lista Oprawców nie zajmujemy się tylko mężczyznami. Nadszedł czas, żeby zająć się, nie wiem jaka feminatywa tutaj będzie odpowiednia, zbrodniarką, morderczynią, ale na pewno komunistką. Panie redaktorze, Julia Brysztygier, czy tak się mówi to nazwisko? Brysztygier, ponieważ w swoich książkach, niejednokrotnie zwracał pan uwagę, że raz jest Brysztygier, raz Brysztyger, raz Brysztygierer i tak dalej, jak tylko można nazwisko było odmieniane, jedna literka ucinana, druga dodawana i tak dalej. Właściwie Brysztygier, natomiast my to nazwisko można powiedzieć, spolszczamy troszkę, żeby się łatwiej wymawiało i wychodzi z tego Brysztygier. Natomiast ona sama się podpisywała bardzo różnie. Form nazwiska było bardzo wiele, także te, które pan redaktor wymienił, są wszystkie właściwe. Myślę, że Julia Brysztygierowa to jest właśnie to określenie, które to imię i nazwisko, które powinniśmy używać często z dopiskiem Luna, bo taki miał pseudonim, a możemy ten przydomek rozwinąć, czyli Krwawa Luna, bo rzeczywiście była krwawą Luną, była zbrodniarką komunistyczną, to jest określenie jak najbardziej adekwatne. Ale dlaczego w pewnym momencie nie mieliśmy do czynienia z Julią Brysztygier? Po prostu będę mówił nie z Luną, tylko z Julią Price. Dlaczego jednak porzuciła swoje nazwisko i powróciła do nazwiska panieńskiego po ojcu? No rzeczywiście, myślę, że ona chciała się odciąć od swojej przeszłości. Ta przeszłość być może ją uwierała. Tutaj nie mamy dowodów na jej przemianę, bo o tym pewnie porozmawiamy jeszcze. To jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt tej no, rzeczywiście ciekawej osoby, co tu dużo mówić. Nie chciała się dalej kojarzyć z tym nazwiskiem, które no, złą sławę niosło wyłącznie. Właśnie sławę zbrodniarki komunistycznej, wróciła do nazwiska panińskiego, czyli z Julii Brysztygierowej stała się znowu Price i zupełnie inne rzeczy robiła w swoim życiu, o czym jeszcze powiemy, przeszła do cywila, możemy powiedzieć, tak, w ten sposób. Natomiast no, nazwisko Price to jest po ojcu rzecz jasna kupcu żydowskim, rodzina inteligencka, możemy powiedzieć, z Lwowa, polskiego wspaniałego miasta. I tam ta rodzina rzeczywiście zajmowała wysoką pozycję w hierarchii społecznej, jak to byśmy nazwali. Mówiąc prawdę, nic nie wskazywało na to, że szanowna pani Julia Price będzie miała taki krwawy plon, taki krwawy życiorys, bo rzeczywiście rodzina postawiła na jej edukację, była osobą ostatecznie wszechstronnie uzdolnioną i edukowaną. Swoją naukę rozwijała na uniwersytecie słynnym zresztą Jana Kazimierza we Lwowie. Tam skończyła wydział humanistyczny, potem skończyła odpowiednie kursy pedagogiczne, co ją przygotowało do nauczania w szkole. Była po prostu nauczycielką, tak? Uczyła dzieciaki. I tu wciąż nie mamy żadnych świadectw, żeby no jej i przygotowanie zawodowe, a tym bardziej charakter,
charakter, bo tutaj nie wykazywały jakichś morderczych skłonności wobec tych dzieciaków, prawda? Żeby to wszystko sprawiło, że potem będzie jedną z ważniejszych osób komunistycznej bezpieki, często nawet lepiej zorientowaną i bardziej wpływową od szefostwa bezpieki, czyli Stanisława Radkiewicza i trochę zapomnianego, a jeszcze bardziej krwawego i potężnego Romana Romkowskiego, czyli naprawdę Naśka Grinszpan-Kikiela, Natana Grinszpana-Kikiela. Także no, rzeczywiście na szczyty bezpieki doszła, ale ten okres lwowski zupełnie o tym nie świadczył. Żeby tego było mało, to jeszcze zrobiła doktorat z filozofii, prawda? Co jest... Ojciec, jej ojciec chciał przecież, żeby pracowała, żeby była magistrem farmacji, tak jak on. No więc właśnie, to świadczy o jej z jednej strony o dużych oczekiwaniach rodziny, dwa, o jej szerokich horyzontach, co by nie powiedzieć. Te szerokie horyzonty teraz tak mi się skojarzyło z tym, z nazwą tego periodyku, który potem będzie współtworzyła, zamieniła na nowe widnokręgi, prawda? Czyli pismo, które było kolaboracyjnym wobec Sowietów właśnie w tymże zajętym przez Armię Czerwoną polskim Lwowie. I cóż, jeszcze mamy Paryż, studia w Paryżu, co musi dziwić ze względu na równoległą karierę Julii Price, Julii Brystygier, po mężu potem, doktorze Natanie Brystygierze, który też był właściwie śmietanką lwowskiej elity, więc po rodzicach, ale po mężu, ona właściwie należała do takich ścisłych kręgów inteligencji lwowskiej. No i właśnie pytanie, co ona robiła na studiach w Paryżu, skoro już była mocno zaangażowana w działalność komunistyczną, prawda? Bo bardzo wcześnie, no, w wieku 20 kilku lat, związała się ze strukturami sowieckimi. To jest przede wszystkim Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom, w skrócie MOPR, tak? Ale należała też do KPP, czyli dla młodszych słuchaczy, rozwikłajmy ten skrót, po prostu Komunistyczna Partia Polski. Czyli polska odnoga Kominternu, tak, w sowieckiej partii, a należała już szczegółowo, oprócz tego, że była w KPP, do tej odnogi ukraińskiej, czyli Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, jak to Sowieci nazywali. Oczywiście nie było czegoś takiego jak Zachodnia Ukraina, ani Zachodnia Białoruś, oni sobie, nie było takich państw, prawda? Oni na potrzeby swojej propagandy, swojej ideologii właśnie tak nazwali polskie Kresy Wschodnie, w tym przypadku właśnie Ukrainę. Przypomnijmy, że do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy należał też Ozjasz Szechter, czyli tatę Adama Michnika, tak? Więc to jest Stefana Michnika. Adama Michnika, tak jest. I Stefana Michnika. Tak jest, nie Stefana Michnika, Adama Michnika. Ci Michnikowie tutaj się troszeczkę plączą, szczególnie, że już jeden odszedł od nas, prawda? Oczywiście Stefan Michnik był synem Samuela Rosenbusza, tak. Natomiast Adam Michnik Ozjasza Szechtera. Tutaj warto być precyzyjnym, czyli jeden z nich był Szechterem, krótko mówiąc, tak? Adam Michnik był po tacie Szechter, natomiast właśnie Stefan był Rosenbuszem, ale obaj byli, przyjęli nazwisko po mamie, czyli po Helenie Michnik, prawda, stali się Michnikami, jeden Stefanem, drugi Adamem. Te historie już albo omawialiśmy, albo będziemy omawiać. Pan redaktor Stefana Michnika wiem, że bardzo lubi, więc... No, sarkazm nie jest tutaj wskazany, panie redaktorze, ale jak najbardziej go rozumiem. Jak pan myśli, co takiego stało się do tego 1927 roku z Julią, z Luną? Tak, będę się trzymał tego określenia. Co takiego stało się z Luną? Jak pan powiedział, inteligencka, rodzina, elita,
czy też śmietanka lwowska, a tutaj ona tak naprawdę porzuca wszystko, organizuje strajki, pomaga komunistom, chce budowy utopii nie tylko w zachodniej, w cudzysłowie w zachodniej Ukrainie, ale i na całym świecie, za co niejednokrotnie idzie do więzienia na 2 tygodnie, na 10 miesięcy. Łącznie można powiedzieć, że w więzieniach spędza kilka lat, niczego ją to nie nauczyło? No myślę, że nie miało nauczyć, tak? Ona jako osoba inteligentna, wykształcona, była osobą świadomą tego, co robi, świadomą tego, co się dzieje naokoło, i ona po prostu z pełną premedytacją, możemy powiedzieć, z pełnym przekonaniem związała się z komunistami, tak? Myślę, że jej pochodzenie żydowskie jednak miało tutaj duże znaczenie, ponieważ jak wiemy, duża część właśnie polskich Żydów, ale też Żydów na przykład sowieckich, mieszkających w Związku Sowieckim, przystępowało do komunistów, tak? Oni się stawali komunistami. Trwają dyskusje, rzecz jasna, czy jeżeli ktoś staje się komunistą, to jest jeszcze Żydem, czy już nie. Są tacy, którzy powiedzą, że już nie, prawda? Natomiast no tutaj ta krew żydowska w niej wciąż płynęła i myślę, że środowiskowo no ona znalazła tam wielu przyjaciół, tak jak inni Żydzi wstępując do struktur komunistycznych. To było, można powiedzieć, jakkolwiek strasznie by to nie brzmiało, z czymś naturalnym, prawda, dla środowisk żydowskich, ale raczej tutaj jest pewna różnica rzeczywiście, raczej tych związanych bardziej z plebsem, prawda, natomiast tutaj mamy osoby bardzo dobrze wykształcone. I tu już te związki z komunizmem bywały różne, chociaż no, wymieńmy też osoby, które pochodzenia żydowskiego, które też stały się komunistami. No to jest na przykład Józef Różański, czyli Józef Goldberg tak naprawdę, który też był osobą wszechstronnie wykształconą, był dobrze wyedukowanym prawnikiem, miał kancelarię w Warszawie przed wojną, a potem stał się jednym ze straszniejszych oprawców komunistycznych, czy Jakub Berman, prawda, który będzie bliskim przyjacielem, nazwijmy to w ten sposób, Luny Brystygierowej. Ona będzie po prostu kochanką zarówno Bermana, czy Mińca, czy Szyra, towarzyszy komunistycznych pochodzenia żydowskiego, więc też miała ciągotki, prawda, w tym kierunku. Widocznie na kochanku wybierała sobie nie tylko komunistów, ale też Żydów, prawda? Więc bardzo po drodze było Lunie właśnie z tego typu osobami. A skoro wymieniamy już te nazwiska, trochę wychodząc w przyszłość, to trzeba powiedzieć, że były to najwyżej postawione osoby w hierarchii komunistycznego państwa, dużo wyżej na przykład niż szefowie bezpieki, tak, wspomniani, Radkiewicz czy Romkowski. Oni podlegali, prawda, ci dwaj dżentelmeni z bezpieki, czyli po prostu krwawi oprawcy podlegali Jakubowi Bermanowi, tak? Mińc był szefem od gospodarki, prawda? Szyr też wysoko postawiony. No więc, a to była pani, która sobie wybierała, prawda, osoby, z którymi się kontaktuje. Również zapewne wybierała sobie partnerów do łóżka, mówiąc już tak dosadnie. I nieprzypadkowo widać wybierała te osoby najwyżej postawione, tak, niekoniecznie ze względu na ich przymioty intelektualne, powiedzmy w ten sposób, tylko to były osoby, które miały jej zapewnić też wysoką pozycję. I znane są przypadki, ja to opisuję zresztą w książkach, jak z Bierut, z którym też Luna miała kontakty, dzwonił do towarzyszy z bezpieczeństwa, dzwonił do Radkiewicza, pytając, dlaczego Radkiewicz nie powiedział o takiej czy takiej sprawie. Radkiewicz zdziwiony, skąd Bierut o tym wie, czy Berman, prawda? A te wszystkie sprawy opowiadała im w nocy, prawda? Podczas długich rozmów nasza bohaterka, czyli krwawa Luna. Także potrafiła rzeczywiście zorganizować sobie życie tak, żeby być na samej górze, prawda? I to myślę też znowu, wychodząc jeszcze dalej w przyszłość, pozwoliło jej uratować parę lat życia, bo niewiele właściwie brakowało, że gdyby nie miała takich koneksji, trafiłaby do
więzienia, prawda, na tak, w ramach tak zwanej odwilży gomułkowskiej, bo chciano jej postawić zarzuty jako właśnie zbrodniarce komunistycznej. Tego szczęśliwie uniknęła, zeznawała w procesach swoich kolegów jako świadek wyłącznie. Tak, tak jest. A panie redaktorze, co się stało w 1939 roku, kiedy to Armia Czerwona zaatakowała Polskę, kiedy rozpoczął się czwarty rozbiór Polski? Jak to się stało, że Luna pierwsze co zrobiła, krwawa Luna pierwsze co robi, jak wchodzą tutaj do Polski Sowieci, przyjmuje obywatelstwo radzieckie, sowieckie, czy może wręcz trzeba to powiedzieć obywatelstwo komunistyczne? To było, że tak powiem, naturalne zwieńczenie tego wszystkiego, czy... Ja powiem szczerze, ona nie mogła sobie jechać na wschód do swoich towarzyszy i stać się tam od razu komunistką. Dlaczego czekała do 1939 roku? No myślę, że wcześniej po prostu nie miała takich możliwości. Jednak komunizm był w Polsce zwalczany, w przedwojennej Polsce, jak wiemy. I to jest też przykład Luny Brystygierowej. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, siedziała wielokrotnie w więzieniu, prawda? No więc komuniści i ona też byli traktowani jako przestępcy polityczni, tak? Jako ten nurt, na który trzeba uważać, jako te osoby, które chcą po prostu obalenia państwa polskiego, zniszczenia, przyłączenia Polski do Związku Sowieckiego. I jako takie te osoby były właśnie pod szczególnym nadzorem. A też często trafiały do więzień te osoby, które się bardziej zasłużyły, a Luna widać się bardzo zasłużyła, prawda, w działalności komunistycznej, skoro właśnie do tych więzień trafiała. No i mamy 39 rok, wrzesień, tragiczny dla Polski, radosny dla komunistów. No to jest coś przerażającego, prawda. Tutaj się ujawnia po prostu zdrada tych osób, już taka jednoznaczna, prawda. To nie jest już działanie pokątne, tajne, prawda, w ramach ukrytych struktur komunistycznych, tylko jawnie pokazują swój stosunek do państwa polskiego, czyli pogardę, czyli radość z tego, że państwo polskie przestaje istnieć, no i odkrywają karty, i Luna też odkrywa karty. Już nie będzie się bawiła, prawda, w Polkę, tylko jednoznacznie powie, ja jestem obywatelką sowiecką, tak, i stąd właśnie przyjęcie przez nią obywatelstwa, co było poniekąd naturalne właśnie dla komunistów, tych takich ideowych, wierzących komunistów. Ona była taką komunistką, tak, bez wątpienia. I ci komuniści teraz rozwiną skrzydło. Ona pozostanie w swoim rodzinnym Lwowie, ale właśnie już nie udając Polkę, tylko po prostu stanie się właśnie obywatelem i funkcjonariuszem sowieckim, zwalczającym gdzie tylko może polskość. To zresztą też stosunek do państwa polskiego ujawni się podczas ataku Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki. Ci ludzie będą uciekali wtedy, tak, przed Niemcami. Oczywiście nie na zachód, prawda, tylko w głąb Związku Sowieckiego, też pokazując jednoznacznie, że oni są obywatelami właśnie tej krainy powszechnej szczęśliwości. Tak zrobił na przykład omawiany przez nas już Zygmunt Bauman. Tak? To jest dokładnie taka sama droga, prawda? Przychodzi 39 rok, wrzesień, no i on wstępuje do struktur sowieckich. Przecież Bauman był w milicji, prawda, moskiewskiej. Tak? Takie były początki jego kariery. A więc no, komuniści po prostu tak mieli, tak? Mieli wrodzoną nienawiść do państwa polskiego i we wrześniu 1939 roku bez ogródek to wszystko się okazywało. I tutaj Luna rozwija swoją karierę, dalej jest związana z MOPR-em, jest związana z Radą Związków Zawodowych, tak to się ładnie nazywało, natomiast generalnie to są po prostu struktury komunistyczne i to sowieckie, tak? Nie jakieś tam, prawda, to nie jest właśnie jakaś komunistyczna partia zachodniej Ukrainy, czy, prawda, czy KPP, tylko to już stricte właśnie sowieckie twory, no i będzie pracowała na to, żeby komunizm w wydaniu bolszewickim, sowieckim w Polsce wygrał. Niestety tak się stało, jak wiemy. Luna trafia też do takiej przykrywkowej organizacji,
czyli Związku Patriotów Polskich, prawda? Czyli po prostu agentury sowieckiej, która będzie instalowana w Polsce pod takim ładnym szyldem, który sugeruje polskość, a to byli po prostu komuniści, tak? Jeszcze wcześniej są, tu warto wspomnieć, to są te nowe widnokręgi, o których mówiliśmy, czyli właśnie propaganda, tak? Propaganda sowiecka. To były różne gadzinówki. Niemcy mieli też swoje w języku polskim, tak? A to była gadzinówka sowiecka w języku polskim. Była jeszcze inna gadzinówka, przecież gadzinówka nazywająca się Wolna Polska. No mój Boże, naprawdę. No właśnie, Związek Patriotów Polskich, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, prawda? No to są, to jest wszystko ściema, mówiąc już tak dosadnie, prawda? To są właśnie przykrywki, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy sowieccy komunistyczni, żeby udawać, że jesteśmy polscy, ale oczywiście Polskę traktujemy jako właśnie sowiecką kolonię. Te nowe widnokręgi skupiają zresztą właśnie elitę lwowską często, prawda? Tam będą pisały osoby, które rzeczywiście wydawałoby się, że są Polakami, natomiast właśnie w duchu były to osoby sowieckie. Warto się kiedyś przyjrzeć, prawda, temu pismu i w ogóle właśnie tej kolaboracji w Lwowie szczególnie. To jest może materiał na kolejny odcinek. Natomiast Luna dalej idzie w kierunku podboju Polski przez Sowietów. Temu służy wspomniany Związek Patriotów Polskich i bardzo szybko już nie będzie też udawała, prawda, że jest kimś innym, tylko ta natura najbardziej złowroga tutaj wyjdzie, tak, najbardziej krwawa, bo po prostu wstąpi do bezpieczeństwa, tak, do struktur bezpieki komunistycznej, oczywiście żadnej tam polskiej, tylko właśnie podległej Sowietom. Od razu na wysokie stanowisko jest znana, bo to jest ten główny przydział w bezpiece, 5. Departament Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tak dla niepoznaki zwany społeczno-politycznym, natomiast tak naprawdę to jest departament, który rozpracowuje głównie środowisko opozycyjne, przede wszystkim twórcze, a jeszcze bardziej kościelne. To jest naprawdę bardzo niebezpieczny twór i Luna będzie niszczyła polski kościół, tak? Będzie prześladowała... Opracowywała, cytuję tutaj z dokumentów właśnie bezpieki, strategię walki z kościołem katolickim w Polsce. Właśnie. No i tutaj... Strategię walki. Właśnie, walka z kościołem. To jest jej domena. To staje się jej domeną. Są osoby, które będą ją bronić. Do dzisiaj są takie osoby, które powiedzą, a przecież ona nie odpowiadała za walkę z podziemiem niepodległościowym, prawda, za rozpracowywaniem struktur akowskich, winowskich czy NZ-owskich, tylko z kościołem, prawda? I to z kościołem próbowała nawiązać dialog. No to są oczywiście bajki, tak? Takie usprawiedliwienia zbrodniarzy komunistycznych nie wyglądają dobrze, prawda? Nie róbmy tego. Walka z Kościołem była bardzo poważnym segmentem działalności bezpieczeństwa i Luna jako osoba inteligentna, wykształcona potrafiła to niestety robić, tak? Ona wielu księży przewerbowała, prawda? Czyli zmusiła do współpracy. Słynne są zresztą jej też kontakty z wieloma przedstawicielami powiedzmy tej prawej strony sceny politycznej, jak to bardzo zażyłe kontakty miała z niejakim Bolesławem Piaseckim, tak, który był właśnie przedstawicielem tego nurtu narodowo-katolickiego, tak. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że Bolesław Piasecki był polskim patriotą, bo wiele mu zawdzięczają, tak? Na przykład Pax, prawda, czy jako przystań dla wielu, prawda, działaczy niepodległościowych wcześniej, ale jaka była cena, tak? Bolesław Piasecki był kolaborantem sowieckim,
kolaborował również w sensie takim fizycznym, tak, z Luną, z krwawą Luną, tak, no więc to były też bardzo bliskie właśnie prywatne stosunki. To jako przykład, tak, jakie osoby ona przyciągała, jakie osoby zmuszała mniej czy bardziej, prawda, czy za pomocą swojego intelektu, czy dzięki łóżkowym kontaktom, tak, do współpracy, a to też jest swoją drogą zastanawiające, bo nie była osobą specjalnie ponętną, tak? Może była mądra, inteligentna i buźkę miała wcale nie brzydką, natomiast we wspomnieniach takie zapisy się zachowały, że była szalenie niezgrabna, gruba, kwadratowa wręcz, tak ją opisywali, tak? No ale widać, no widać różne są wybory, tak, mężczyzn. No, może warto było też utrzymywać tego typu kontakty z krwawą Luną, bo to działało w dwie strony. Oczywiście ona właśnie w ten sposób dzieliła i rządziła, prawda, dzięki właśnie stosunkom też łóżkowym. Natomiast te osoby, które z nią utrzymywały te kontakty, też często zyskiwały, prawda, wpływy, czy też ochronę, prawda? Tak jak możemy powiedzieć Bolesław Piasecki. Także no to, że Kościół Polski dzisiaj jest w takiej nie najlepszej kondycji chyba, prawda? Jeśli chodzi o, oczywiście mówimy o hierarchii, prawda, Kościoła katolickiego. Bardzo różnie to wygląda. Ja bym sobie życzył, prawda, żebyśmy wrócili, marzyłbym o tym, żebyśmy wrócili do czasów Stefana Wyszyńskiego, prawda, Karola Wojtyły. No dzisiaj jest tym trochę gorzej, prawda, ale właśnie stan Kościoła jako struktury, prawda, w dużej mierze jest wynikiem właśnie działalności Luny Brystygierowej, tak, i tego, że niestety wielu księży też poszło na współpracę. Zostało zamordowane w niewyjaśnionych okolicznościach, chociażby biskup Łukomski. Dokładnie tak, ale to były też straszne historie, tak? Ci, których się nie udało namówić do współpracy, przewerbować, no często właśnie trafiali do piachu, więc Luna tutaj ma ogromne zasługi, tak? Oczywiście jeśli chodzi o państwo komunistyczne, prawda? My tylko możemy ubolewać nad tym, że była osobą bardzo skuteczną. Panie redaktorze, ale tak słuchając tego wszystkiego, co opowiadał pan tutaj właśnie o krwawej Lunie, skąd ten przydomek krwawa? Przecież tutaj, tak jak zostało powiedziane przez pana, jej obrońcy też to mówią, ona tutaj tylko opracowywała plany, ona tutaj wydawała polecenia, ale sama tutaj no, nikogo tam nie uderzyła, nie walnęła pejczem, nie skrzywdziła. Skąd wziął się więc przydomek krwawa Luna? No właśnie, to jest bardzo ważny aspekt jej życiorysu, jej działalności. Też dzisiaj są obrońcy tego, że ona tylko i wyłącznie siedziała za biurkiem, nikogo nie prześladowała osobiście, tak? Chociaż siedzenie za biurkiem w jej przypadku oznaczało często wyroki śmierci na polskich patriotów, niepodległościowców, czy właśnie i lub, prawda, przedstawicieli Kościoła katolickiego, polskich księży, polskich duchownych. Natomiast Luna też, w Lunie ujawnił się ten najbardziej mroczne zapędy, prawda? Ona nie tylko siedziała za biurkiem, ale w biurko potrafiła wbijać męskie genitalia, prawda? To są relacje, które trzeba traktować jako wiarygodne. Czyli osobiście przesłuchiwała też więźniów politycznych. Robiła to w słynnym więzieniu Toledo, w słynnym, acz nieistniejącym już. To jest więzienie na Pradze przy ulicy Ratuszowej kiedyś, potem Namysłowskiej. Bardzo, bardzo mroczne miejsce, jedna z takich najstraszniejszych katowni, porównywana do Rakowieckiej, prawda, po drugiej stronie Wisły. No i tam Luna w relacjach, we wspomnieniach pojawia się jako ta, która prowadziła śledztwa, jako ta, która znęcała się w wyjątkowo drastyczny, brutalny sposób, właśnie przesłuchując głównie mężczyzn, przesłuchując głównie młodych mężczyzn, młodych chłopaków, tak? I
z jakąś taką zwierzęcą lubością, no właśnie miażdżyła im na przykład genitalie, prawda? No to są rzeczy straszne, ale pokazują też, że nie była Lee tylko mordercą z zabiórka, ale była właśnie okrutną funkcjonariuszką, która sama osobiście znęcała się nad aresztowaniami. To jest ten pierwszy okres, prawda, kiedy ona wchodzi w struktury bezpieki, ale wchodzi, widać, z przytupem, tak? Raz jest właśnie wysoko postawioną osobą, a dwa niestety wyjątkowo brutalną funkcjonariuszką. No, wychodziło z niej zwierzę, tak? To jest oczywiście psychologicznie bardzo ciekawe. To nie dla nas, prawda, temat. Natomiast no, ktoś mógłby właściwie się pokusić o taki rys psychologiczny Julii Price, Julii Brystygier, Krwawej Luny. W jaki sposób taka osoba, prawda, inteligentna, wykształcona, humanistka, doktor filozofii, pedagog, prawda, mogła w ten sposób się zachowywać. Myślę, że takie studium powinno powstać i byłoby niezmiernie ciekawe, może by było przestrogą też, prawda, dla tych, jak nie zostać krwawą bestią, tak? Jak nie zostać Luną Brystygier. Prawda? Widać, jest to możliwe, widać, niektórzy mają w sobie takie pokłady zła, bestialstwa. Ona niestety takie pokłady miała, co jest też ciekawe, jeśli chodzi o kolejny etap, prawda, do którego sobie przejdziemy później, czyli Luna miała się stać z krwawej funkcjonariuszki aparatu terroru, nie tylko prawda, z właśnie tej siedzącej za biurkiem, ale miażdżącej właśnie w biurkach przyrodzenia męskie, stała się gorliwą katoliczką, tak? Przynajmniej podobno, ja w to nie wierzę. Panie redaktorze, że tak się... O tym za chwilę właśnie, panie redaktorze, ponieważ ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dzisiaj wszyscy obrońcy Luny mówią, ale przecież ona uratowała od tortur, a nawet od śmierci, czy też wieloletniego więzienia, Pawła Jasienicę. No tylko, panie redaktorze, czy mógłby pan powiedzieć, na czym polegał tenże jej ratunek, co się stało potem z Pawłem Jasienicą? No właśnie, no to jest oczywiście... tak jak wszystkie historie. Bo to jest, powiem szczerze, to jest po prostu coś bardzo obrzydliwego. Mężczyzna jest po prostu, wielki Polak, wielki historyk jest torturowany, męczony psychicznie i fizycznie. Taka pani Krwawa Luna sobie przychodzi, w sumie on by nam się przydał tutaj. Przydałby się do budowy komunizmu, a weźcie go zostawcie. Widzicie, ja to załatwiłam, ja go uratowałam. Przecież takich przykładów, Paweł Jasienica jest tutaj tym najbardziej znanym przykładem takiego ratunku, jaki niosła Krwawa Luna. Ale przecież wiemy, że wiele osób nie poszło z nią na współpracę. I co? Zniszczyć, zabić, zlikwidować albo niech zgnije w więzieniu. Rzeczywiście to jest też, już pan redaktor właściwie omówił sprawę Pawła Jasienicy, bardzo, bardzo, bardzo przykra rzecz, jak można dać się podporządkować, jak się można dać zwerbować, tak? Paweł Jasienica w końcu służył w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej u Paszki. Wybitny historyk skądinąd, tak? Natomiast no niestety dał się przerobić, tak? Dał się za cenę być może nawet życia, prawda? No ale nie wszyscy szli na takie kompromisy. To oczywiście nie jest kompromis, to jest już współpraca, to jest kolaboracja, tak? Nie wszyscy byli niezłomni, widać, Paweł Jasienica takim niezłomnym się nie okazał. Natomiast to była metoda Luny, prawda? Metoda bardzo inteligentna, bo ona nie kierowała od razu do piachu, tylko starała się właśnie przewerbować, starała się pozyskać, tak? To jest przypadek wspomnianego już Bolesława Piaseckiego, tak? Taki hardy, prawda? Taki narodowiec, prawda? Taki wielki polski patriota. No i co się stało, tak? No stał się podnóżkiem Luny Brystygier, przepraszam za to określenie, ale tak, takie jest de facto prawdziwe. Myślę, że to była skuteczniejsza metoda, no bo łatwo jest, prawda, nie sztuką jest kogoś rozwalić, prawda, ale kogoś namówić do współpracy, no to już trzeba to potrafić, tak, i Luna miała te zdolności bez wątpienia,
oferowała życie, oferowała często profity, prawda? Właśnie funkcjonowanie w świecie naukowym, w świecie historycznym, to będziesz pisał książki, tylko podpisz, tak? A ja tutaj już zabezpieczę się do końca życia, zapewnię ci nawet życie całkiem sympatyczne, przyjemne, tak? Tylko właśnie był ten warunek, tak? Współpraca z komunistyczną bezpieką. I niektórzy na tą współpracę niestety poszli, tak? Nawet tak wybitne osoby, właśnie jak wspomniani już dwaj panowie. Panie redaktorze, przejdźmy teraz już do tego kolejnego etapu w życiu Krwawej Luny. Jak to się stało, że zrezygnowała ona z pracy chyba, albo inaczej, opuściła aparat terroru PRL-u i zaczęła pisać bajki dla polskich dzieci? Krwawa Luna. No właśnie, kolejny przyczynek do arcyciekawej, jak Państwo słyszą, biografii. Osoba no, bardzo złożona, tak, bardzo, bardzo psychologicznie interesująca. I tu mamy no, jak gdyby przejście na drugą stronę teraz, tak? Oczywiście to nie było tak, że pożegnała się z bezpieką, to właściwie bezpieka się z nią pożegnała, bo bezpieka po prostu w formie tej stalinowskiej została rozwiązana, tak? Te czasy propagandowo, o tym już mówiliśmy, były rozliczane, propagandowo trzeba podkreślić bardzo mocno, jako okres błędów i wypaczeń, tak? Niektóre osoby miały procesy, niektóre nawet trafiły do więzienia i o tym już mówiliśmy w naszym programie, że właściwie niewiele brakowało, żeby Luna też trafiła za kratki, no ale była jednak zbyt wpływowa, prawda, żeby tam się znaleźć, no znajomości właśnie z Bierutem i to te bardzo intymne z Bermanem, Szyrem czy Mincem jednak skutkowały tym, że nie miała procesu, nie miała wyroku, chociaż na ten bezwzględnie zasłużyła. No i cóż, i bezpieka właśnie w postaci stalinowskiej przestaje istnieć. Luna jest na aucie zawodowym, ale tylko jeśli chodzi o ten właśnie sektor bezpieczeństwa, tak? Bo ona bardzo łatwo znajduje pracę. Pracę, no właśnie, która no, chyba nie do końca odpowiadała jej predyspozycjom, tak? Bo jednak przez te wszystkie lata, o których mówimy, realizowała się świetnie w bezpiece, właśnie jako ten mózg, a zarazem wykonawca, czyli łączyła te dwie zdolności, prawda? Potrafiła decydować, ale też przesłuchiwać. No i nagle staje się literatką, prawda? Czy wraca do swoich upodobań młodzieńczych, prawda? Wraca do tego, czego się wyuczyła przed wojną. Zapewne tak. Zapewne te, prawda, studia różnorakie pomogły jej tutaj znaleźć zupełnie inne miejsce w życiu. Zostaje szefową naszej księgarni, prawda? To jest pierwszy punkt. Zostaje redaktorką Państwowego Instytutu Wydawniczego, tak zwanego PIW-u w skrócie, ale też pisze powieści, ale pisze też bajki dla dzieci. Pan redaktor o tym wspomniał, no to jest szokujące, prawda? Przed chwilą potrafiła dzieciaki de facto, tak, polskich młodych chłopaków, młodych Polaków przesłuchiwać, maltretując ich, a teraz pisze bajki, tak? No, ja bym nigdy nie przeczytał bajek Luny Brystygier, tak? One dla mnie zawsze były ciekawe krwią, tak? To jest coś, co nigdy by mi nie przyszło do głowy, tak? Nie, w ogóle pomysł uważam za jakiś straszny. I odradzam wszystkim tym, którzy chcieliby sięgnąć po tę lekturę. Teraz się nie czyta bajek Luny Brystygier zapewne, czyli Julii Price, bo wróciła właśnie do nazwiska rodowego, ale zapewne byli tacy, którzy czytali, czy też byli zmuszani do takich lektur, prawda? Jednak to jest potężny dysonans, prawda? Jeżeli spojrzymy na postać, na osobę i jej dokonania często bezwzględne, a potem wyobrazimy sobie mamę, która czyta dziecku, prawda,
bajki tejże osoby. No jakiś, to jest jakaś potworna sytuacja, prawda? Ja sobie w ogóle właściwie nie, teraz próbuję to opisać, ale nie potrafię sobie do końca tego wyobrazić i wytłumaczyć. No? Więc Luna zupełnie się przekwalifikowała. Nie wiadomo, co zrobiła z tymi pokładami zła, prawda? Czy jakiś upust dawała temu, no bo zapewne jeżeli ktoś ma taki, prawda, jest takim nienasyconym zbrodniarzem, to jakoś musi sobie z tym radzić. No? Nie wiemy dokładnie, czy to było, czy ten zbrodniczy gen u niej uległ uśpieniu, czy też jakoś, prawda, ten swój sadyzm wyładowywała. Natomiast publicznie rzeczywiście no, została tą rzeczoną literatką. No i mamy jeszcze jeden aspekt, no nie redaktora. I katoliczką, tak. Czyli literatka katolicka, tak, można tak powiedzieć, co jest też no, w zestawieniu z tym, o czym mówiliśmy, przerażające, przynajmniej dla mnie, tak. Zestawienie jakieś, które zupełnie wymyka się normalnym, racjonalnym kategoriom. I cóż, znany jest ten moment, jak ona zaczyna, to jest bodaj 57 rok, odwiedzać podwarszawskie Laski, ośrodek dla ociemniałych, ośrodek założony przez ojca, przez księdza Wacława Korniłowicza, prowadzony przez lata, tak, przez ociemniałą siostrę Różę Czacką, która teraz została przed momentem razem z prymasem tysiąclecia beatyfikowana, wyjątkowa postać, osoba, która oddała życie pomagając bardzo często dzieciom, prawda, ociemniałym. Do dzisiaj ten ośrodek istnieje. Sama straciła wzrok ostatecznie siostra Róża w wieku 20 paru lat. Obciążona genetycznie, prawda, już tą wadą, ale ostatecznie upada z konia, prawda, i po tym już traci wzrok definitywnie. Pewnie i tak by ten wzrok niestety straciła, prawda? Byłby to proces, no ale to jej daje siłę, prawda? To jest też niezwykła postać, niezwykły rys psychologiczny. Zamiast się załamać, prawda? Zamiast no, na przykład właśnie przejść na ciemną stronę mocy, tak? Ona idzie po jasnej drodze pomocy innym, tak? Sama ociemniała właśnie będzie pomagała innym ociemniałym. No i tutaj trafia Luna Brystygierowa, ciemna postać, tak? Diabelska można nawet rzec. No i teraz jest kwestia, której ja nigdy nie rozwikłałem. Pogratuluję temu, który rozwikła tę całą historię. No bo według powszechnej opinii Luna Brystygierowa nawraca się, tak? Krwawa Luna staje się Luną pobożną, Luną, która przemyślała swoje życie, swoje złe uczynki, staje się gorliwą katoliczką, tak? Odwiedza wielokrotnie siostry w Laskach i te siostry mają ją właśnie, mają doprowadzić do jej nawrócenia. I ma umrzeć właśnie jako wierząca, praktykująca katoliczka, pochowana, to jeszcze sobie powiemy gdzie. To jest kolejny, prawda, aspekt tej całej strasznej historii de facto. Tylko tak, no ja mam problem z Luną Brystygierową tego typu, tak? Dla mnie jako osoby, prawda, która para się historią, ten aspekt jest najważniejszy, tak? To, co ona zrobiła, fakty, uczynki, prawda? Gdyby Luna, z mojej perspektywy, nawróciła się, to ona powinna publicznie się pokajać, przeprosić, tak? Miała za co przepraszać. Żadnego takiego aktu nie dokonała, tak? To by był dla mnie właśnie moment jednoznacznie w tej sferze, prawda, publicznej, jednoznacznego oczyszczenia się. Czyli Luna Brystygier w pewnym momencie, prawda, a miała takie możliwości, prawda, publicznego wyrazu, występuje i mówi tak, byłam zbrodniarką komunistyczną, zrobiłam wiele zła, tak, może krwi
ofiary, decydowałam o życiu i śmierci, często sama prześladowałam, biłam, męczyłam ludzi. Tak? Ja bardzo za to przepraszam. To nie byłam ja, jestem teraz inna. Proszę przeprosić ofiary, przepraszam rodziny tych ofiar, prawda? Nie chcę już tak żyć, nawróciłam się, jest mi bardzo przykro z tego powodu. Tak, jestem zupełnie inną osobą. Panie redaktorze, drodzy Państwo, do niczego takiego nie doszło, tak? My tylko z relacji, prawda, ze strzępów informacji dowiadujemy się, że ona się nawróciła. Tak? Dla mnie takim nawróceniem, się powtarzam, byłoby publiczne przeproszenie, wyznanie win i przeproszenie za grzech. Tak? Wtedy bym uznał, że Luna Brystygierowa przestała być krwawą Luną, odtąd stała się Luną pobożną, Luną praktykującą katoliczką. Tak? Ale ponieważ nic takiego nie nastąpiło, no ja nie mam prawa powiedzieć, że Luna się nawróciła, tak? Bo tego aspektu... Ale tutaj, panie redaktorze, właśnie, tutaj, panie redaktorze, najgorsze jest to, że pan powiedział, że wiemy, iż się nawróciła z relacji. I to mówią zazwyczaj obrońcy Luny, krwawej Luny. Ci sami obrońcy jednocześnie mówią, że te wszystkie relacje o przeprowadzonych przez nią torturach, krwawych torturach, to są tylko relacje, nie mamy na to żadnych dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Także no nie wiem naprawdę, co mam tutaj, panie redaktorze, powiedzieć w związku z tym. Okazuje się, że jakim by kto zbrodniarzem nie był, ten i tak znajdzie dla siebie obrońców, znajdzie dla siebie usprawiedliwienie, a koniec końców zostanie pochowany na Powązkach. Ale panie redaktorze, wydaje mi się, że Powązki po raz kolejny pojawiają się już w naszym cyklu Lista Oprawców. Powązkom będziemy musieli tutaj zostawić oddzielny program, a może nawet jechać na te Powązki i pokazać tym, którzy nie wiedzą, jak to naprawdę wygląda. Ile takich Lun, ile takich innych komunistycznych zbrodniarzy do dzisiaj tam spoczywa, a nie tylko cały czas wymienia się przecież Jaruzelski, Bierut. O Lunie podejrzewam bardzo wielu nie wie i nie tylko o Lunie. Panie redaktorze, drodzy Państwo, tak już rzeczywiście na koniec, bo chyba zmierzamy do finału, trzeba by powiedzieć, że te wszystkie głosy, które Pan też cytuje, prawda, że no Luna nie była taka zła, że właściwie niczego takiego nie zrobiła, no pracowała w tej bezpiece, gdzieś tam siedziała za tym biurkiem i nikogo palcem nie ruszyła, tak? A potem właśnie stała się gorliwą katoliczką. No takie głosy jednoznacznie mają służyć rozmiękczaniu tych spraw, tak? I życiorysu właśnie krwawych zbrodniarzy, a taką krwawą morderczynią była bez wątpienia Julia Luna Brystygierowa. Bardzo mi się nie podoba ten trend, prawda? On istnieje bardzo, bardzo, bardzo mocno w naszej literaturze, w naszej kinematografii nawet. Ja przypomnę ten film, prawda, który powstał. Tak, Zaćma, tak? Ryszard Bugajski, tak. Świeć Panie nad jego duszą, nakręcił film Zaćma. To jest ten reżyser od Przesłuchania, tak? Gdzie już były takie wątki właśnie rozmiękczające. Dobry Ubek, prawda, się pojawił. Nie pamiętam teraz nazwiska aktora, który grał. Adam Ferency, przypomniałam się. Grał tego dobrego Ubeka z Rakowieckiej. No i tutaj film o Lunie właśnie jest tak skonstruowany, prawda? Pokazane są nawet prowadzone przez nią przesłuchania, więc tutaj jest, prawda, tutaj jest ten wątek, że jednak, prawda, osobiście znęcała się nad osadzonymi, no ale cały film właściwie ma pokazać Lunę jako osobę zagubioną, jako osobę, która no coś tam miała, jakieś grzechy na sumieniu, ale bardzo szybko przeszła na jasną stronę mocy, tak? Właśnie ten moment rzekomego nawrócenia się. O tym jest film Zaćma Ryszarda Bugajskiego. Z zażenowaniem oglądałem tę produkcję, tak? To jest po prostu zniekształcanie historii na podstawie wątpliwych zresztą moim zdaniem relacji, tak? A i bez tego aktu publicznych przeprosin. Ale tak się właśnie te rzeczy konstruuje, zbrodniarzy się wybiela, tak? Zbrodniarzy się tłumaczy i ten film jest tłumaczeniem właśnie Luny.
I ten ostatni aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, po wąski wojskowej już powiedzieliśmy, ale ona spoczęła nie tylko na tym cmentarzu, ale spoczęła zaraz obok łączki, co jest wyjątkowo perfidną sprawą, moim zdaniem. Tak, ten, kto zdecydował o tym, wiedział, co robi, że tutaj obok zaraz leżą w dołach śmierci jeszcze wówczas, tak, bo to są lata 70., kiedy umiera Luna, tak. 75 rok bodajże, jeśli ja dobrze pamiętam w tej chwili. Więc szatański pomysł, tak? Pochować diablicę, prawda? Obok jej ofiar, tak? Jej i bezpieki komunistycznej, której była jakże ważnym funkcjonariuszem. Naprawdę to jest bardzo blisko. Ja wielokrotnie idąc na łączkę przechodzę koło grobu Luny Brystygier. Bez wątpienia, jeśli kiedyś dojdzie, mam nadzieję, że tak, do porządków, to oczywiście z pełnym szacunkiem, ale grób Luny Brystygierowej powinien jako jeden z pierwszych zostać wyniesiony z powązek wojskowych na cmentarz komunalny. Tak? To jest miejsce dla tego typu osób, a nie żeby spoczywały, prawda, na wyjątkowej polskiej nekropolii jeszcze właśnie w sąsiedztwie Panteonu Narodowego na łączce, który mam nadzieję też tam powstanie. Ale panie redaktorze, tak jak powiedziałem, powązki wojskowe to temat na oddzielny program, może nawet film dokumentalny. Za dzisiejszą rozmowę, panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam już na kolejny odcinek naszego cyklu Lista Oprawców. Razem z panem redaktorem zajmiemy się kolejną krwawą postacią, towarzyszem Józefem Światło. Moim i państwa gościem, szanowni państwo, był pan redaktor Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, redaktor naczelny magazynu historycznego Nasza Historia. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, Bóg zapłać. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Szanowni państwo, cykl Lista Oprawców powstaje dzięki państwu i dla państwa. Z tego miejsca zapraszam do subskrybowania naszego kanału, włączania powiadomień, komentowania i oceniania naszych materiałów wideo. W miarę możliwości proszę również o wsparcie naszej działalności. Każdy, kto to zrobi w miesiącu wrześniu, otrzyma od nas wyjątkowy e-book Władcy Świata. Serdecznie zapraszam i proszę również o modlitwę. Tomasz Kolanek, z Panem Bogiem.